rozmawialiśmy o tym, jakie mają problemy Bieszczady, by się dalej rozwijać i próbujemy odnaleźć pytanie, kto powinien się w to zaangażować. Właściwie dotychczas wychodzi na to, że wszyscy powinni się angażować porówno, każdy jak najbardziej może i tylko wtedy, kiedy będziemy współdziałać, możemy osiągnąć sukces. Więc po pierwsze, no już wiemy, że wszyscy to powinni robić, ale co pierwsze, od czego najpierw powinniśmy zacząć? Czyli co jest tak naprawdę absolutnie priorytetowe i pierwsze zadanie, jakie powinniśmy podjąć? Robert. Znaczy, tych rzeczy oczywiście jest kilka, a ja tak zacznę może trochę prowokacyjnie. Jesteśmy już praktycznie niemal w rodzinnym gronie kameralnym. Proszę Państwa, myślę, że najpierw trzeba by uporządkować pojęcia wspólnie, czyli najpierw usiąść i ustalić szereg podstawowych, elementarnych rzeczy, bo mówimy o tych rzeczach, odmieniamy Bieszczady, promocja, także przez przypadki, w każdej sytuacji to funkcjonuje słowo promocja, słowo Bieszczady, słowo rozwój, słowo turystyka i tak dalej, i tak dalej. I to są takie słowa abstrakcyjne. W większości każdy je sobie rozumie na swój sposób albo najczęściej nie rozumie. I myślę, że tutaj, jeżeli cośkolwiek ma działać profesjonalnie, minimum profesjonalności oczywiście, bo w rzeczywistości to się rzadko zdarza niestety w naszym regionie, to trzeba to ujednolicić. Ja od razu na wstępie zasugerowałbym też takie spotkanie i rozmowę, a zacznę od jednego podstawowego terminu, to znaczy właśnie promocja. Co to jest ta promocja, bo każdy o niej mówi i to jest, tak się rozpływa zupełnie w przestrzeni, poza hasłem nie jest niczym w zasadzie. Promocja to jest, proszę Państwa, jedna zasada, tutaj mówiliśmy o tej zasadzie biznesu, zresztą każdego, nie tylko turystycznego, a turystyka jest biznesem w naszym przypadku, czyli kolejne pojęcie, prawda? To turyści przyjeżdżają tutaj sobie podpoczywać, przyjechać na ognisko, wypocząć, etc. My tu jesteśmy od roboty, bo my na tym zarabiamy. Więc jak ktoś mówi o turystyce przez pryzmat inny niż biznesowy, szczególnie w różnych planach i projektach i spotkań rozmowych, to po prostu nie jest na swoim miejscu. Podobnie jeśli chodzi o promocję, czyli produkt nawet, zasada mówi, produkt nawet najlepszy, jeśli klient nic o nim nie wie, nie istnieje na rynku. I promocja w tym przypadku ma taką samą rolę, takie same zasady i tak samo jest wymierzalna jak każda inna dziedzina gospodarki. Czyli nie ma, ktoś powie na przykład, że promocja jest niemierzalna, bzdury. Promocja kształtuje się na zasadzie takiej, że wiem, co chcę promować, wiem, w jakim środowisku czy do jakiego targetu chcę to promować i wiem, co chcę przez to osiągnąć, prawda? I jakie mam to środki. Jeżeli te trzy rzeczy są zbadane i określone, to słowo promocja ma sens w ogóle. Bo jeżeli okaże się w trakcie funkcjonowania tej promocji, że te cele, targety czy oferta w tej promocji nie trafia, nie zwiększa ilości klientów, w tym przypadku turystów, bo sprzedajemy przestrzeń, obszar recepcji turystycznej, to znaczy, że nie ma sensu i trzeba ją zmienić, bo jest szkodliwa, prawda? I ja wiem, że tego nie robi nikt niestety i to jest główna przyczyna tego, że nasz region i nasze województwo w większości pod względem biznesu turystycznego prawie się nie rozwija, a rozwija się to, co jest, jak to mówią, nawet wbrew temu, co się robi. Czyli jest na tyle dobra koniunktura turystyczna, że ona potrafi sobie poradzić nawet z miejscowym oporem, że tak powiem. To taki początek, dziękuję. Marcin, pozwól, że cię na koniec zostawię, bo chciałbym tutaj Pawła teraz, bo dobrze Robert nas naprowadził w tym kierunku. Paweł, ty się zajmujesz, przygotowujesz ciągle, nieustannie dostosowujesz ofertę turystyczną. No, kto jest grupą docelową tak naprawdę? Do kogo oferta Bieszczadów powinna być skierowana? Grupa docelowa. To jest dobre pytanie, ponieważ jest ewidentna moda na Bieszczady od kilku lat, jak gdyby każdy, kto prowadzi jakikolwiek biznes turystyczny, myślę, że może przytaknąć, że tych turystów jest więcej. Czy za dużo? Na pewno nie, bo to jest kwestia tego tylko, jak rozdystrybuujemy ruch turystyczny i de facto jesteśmy w stanie przyjąć zdecydowanie więcej, tylko rzeczywiście trzeba podogadywać się, gdzie ci turyści, powiedzmy, gdzie ich wysłać, żeby nie kumulowali się w jednym miejscu, żeby nie mieli uczucia przetłoczenia. Dla kogo jest Bieszczady? To jest właśnie fajne pytanie, ponieważ takie rzeczy trzeba by było badać. Ja w ogóle jestem zwolennikiem badań i interpretowania i
Po co te badania są? Generalnie po to, żeby poznać tego, co turysta chcemy. Dla nas Bieszczady to jest jakieś tam, powiedzmy, no nie wiem, ktoś tu mówił plecak i konserwa, tak? I są tacy klienci. Dla niektórych Bieszczady to jest fajne miejsce, żeby wypocząć. Dla niektórych to jest hasło typu właśnie rzuć wszystko i pojedź w Bieszczady, tak? Wyjedź w Bieszczady. Więc, drodzy Państwo, trudno powiedzieć, którą grupą docelową jesteśmy zainteresowani. W moim odczuciu tak naprawdę prawidłowa odpowiedź mi wszystkich grup docelowych. Bieszczady powinny mieć po prostu zdywersyfikowaną ofertę i spokojnie są w stanie obsłużyć klienta z szerokim portfelem, jak i klienta, który po prostu jest w cudzysłowie plecakowcem, studentem. Mamy takie miejsca i taką ofertę dosyć szeroką, która naprawdę zaspokoi każdego. W moim odczuciu takim najważniejszą rzeczą, którą oprócz promocji, którą uważam, że trzeba było zadbać, to jest naprawdę umówienie się, zdefiniowanie, jaki ten region powinien mieć charakter, że to naprawdę, jeśli już sprzedajemy kapelusze, serki i tak dalej, to nie powinny być łoscypki ani kapelusze z muszelkami, tylko po prostu Bieszczady nie mogą być kopią, ale właśnie oryginałem, tak jak tutaj powiedział Robert. Ja nie będę się rozgadywał specjalnie dużo, bo naprawdę można by było dużo rzeczy, że tak powiem, wymienić, co należałoby zrobić na już, na teraz, cała lista, ale nie mamy na to czasu. Może Marcin. Czyli Marcinie, tutaj znów idzie świetnie. Wynika nam jedna odpowiedź z drugiej. No to Marcin, potrzebują Bieszczady strategii. No tak, zgadza się. Znaczy, powiem szczerze, że bardzo moim zdaniem, jakby, ja wiem, że tego typu forów podobno było już dosyć sporo. My z Weroniką wróciliśmy do regionu, w sumie ja wróciłem po 10 latach. Weronika jest tutaj za mną przyszła i chwała jej za to, że zgodziła się na koniec świata pojechać. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie dzisiejsze rozmowy takie kuluarowe, już mi bardzo pokazują, jakie jest zainteresowanie w ogóle strategią. Jakby ja wiedziałem, znaczy to już w dziale promocji jeszcze, kiedy w taki sposób funkcjonował, jaki był, rozmawialiśmy o tym, że tu właśnie brakuje jakby troszeczkę tego jest, troszeczkę tego, trochę z tego i takie działanie ad hoc, takie często improwizowanie. Ja się śmieję, że to chyba jest u nas w genach wpisane w taką łańską fantazję i to co robimy, robimy, hura i robimy. I tak często biznesy się rozwijają i to tak pokazuje, że faktycznie to się wszystko mocno rozwija. Nieraz jakby się zapytać jakiegoś przedsiębiorcy, to rozwinął gigantyczną firmę, jak pan tego dokonał, on powiedział, że gdybym wiedział, ile to roboty, to bym tego w ogóle nie robił. I chyba tak większość tych biznesów, co Robert mówi, że pomimo problemów idą, to właśnie tak to się dzieje. I ja tu teraz widzę, że powinniśmy pójść jeszcze dalej w tej strategii właśnie. To żeby pomyśleć właśnie, albo sprowokować do myślenia, jak te Bieszczady wyglądają i jak powinny według nas wyglądać i jak byśmy chcieli i potem próbować do tego dużo podporządkować pewne narzędzia. I ta strategia, którą ja tutaj po części przedstawiam, część Państwa ją ma, część pewnie dostanie na PDF albo będzie w inny sposób dostępna, pokazuje, że i to zainteresowanie, że to jest ta droga. Ja bym dodał do tego, już tutaj rozmawialiśmy z Robertem, ale to też jest kwestia już zaangażowania też finansowego, dlatego że tą strategię, którą my tu przygotowaliśmy, zrobiliśmy za swoje pieniądze. A to wymaga naprawdę pracy i intelektualnej, i czasu, i zdobywania źródeł. To się czasem wydaje, kiedy komuś się przedstawia tam 30-40 stron, ktoś myśli, a no 30-40 stron, siadł, napisał 3 godziny, dziękuję. Ale to się okazuje, że to jest pół roku na przykład pracy. I za każdą stroną jest masa dziesiątek wniosków, badań, rozmów i tak dalej. A jeżeli chcemy, żeby ta nasza strategia była naprawdę porządna i jakby naprawdę miała odzwierciedlenie, a nie była zrobiona w ramach jakiegoś projektu, z którego ktoś dostanie pieniądze i to gdzieś jest schowane, to musi być naprawdę bardzo wytężony wysiłek. I takie fora, mam nadzieję, że to jest początek, takie zaproszenie do dyskusji, do debaty, żebyśmy porozmawiali, bo mamy mało czasu, jak te Bieszczady mają wyglądać. Jak region bieszczadzki, bo to znowu jest nawet taka prosta rzecz. Czy mówimy Bieszczady, czy Bieszczadów? I tu już jest problem. I jakby są jakby na to już rozwiązania, stąd my się posługujemy Bieszczadów, tak? Ale to pokazuje, nie każdy to wie. Nawet powiem, większość tego nie wie. I myślę, że następną strategią, którą ja bym chciał przygotować, to byłaby strategia a propos wizualizacji miejskiej, przestrzeni miejskiej właśnie, przestrzeni domków, jak ona mogła wyglądać, tym bardziej, że poszedłem w stronę naturalności. To chciałem się odnieść do poprzedniej debaty, już nie chciałem zabrać głosu, ale moim zdaniem fajnym pomysłem, jakimś tam kierunkiem, jakby jakimś tym, mogłoby być to, żeby korzystać z właśnie na przykład nie z jednorazowych opakowań, a z wielorazowych, albo z biodegradowalnych, takich na miejscu są firmy, które w Polsce na przykład produkują z otrębów pszennych różnego rodzaju talerzyki, sztućca. To się światowa moda, światowy trend, firma z Polski świetnie zarabia, ale w Polsce tego znowu jest mało. Mimo, że to byłby jakiś kierunek. To rozpoznawalne jako... Czyli ogólnie teraz chcemy zrobić strategię takiego budownictwa, potem strojów byśmy chcieli tutaj zrobić,
potem produktów gastronomicznych i tak dalej. Strategię i potem przedstawiać ją Państwu do dyskusji, do debaty. Robert zaczął mówić o promocji, a tu się okazuje, że właśnie ta strategia powinna wskazać, jaka ta promocja powinna być. Jeżeli można dorzucić tak na koniec, bo mamy mieć tylko jedną turę ze względu na krótkość czasu już, to powiem, że dzięki temu, co zostało powiedziane o strategii, o pracy, konkretach, współpracy, robocie, mniej gadaniu i tak dalej, może wreszcie uda się skończyć z takim sposobem funkcjonowania Podkarpacia, zresztą Polski, ale zwłaszcza Podkarpacia, Bieszczadów też niestety, które de facto powinny mieć swoje hasło promocyjne regionu, wynikające ze słów Mickiewicza, z pana Tadeusza, jak tam mówi ten klucznik, szabel na mnie zabraknie, szlachta na koń siędzie, ja z Cenowcem na czele i jakoś to będzie. Więc może skończmy już z tym w naszym regionie. Dziękuję. Drodzy Państwo, teraz gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał się wypowiedzieć, zadać pytanie, to bardzo proszę. A ja korzystając z okazji, że no bo już lot ląduje na dzisiaj, korzystając z okazji, że jesteśmy w telewizji, to chciałbym podziękować Pani Rektor PWSZ Uczelni za udostępnienie tego miejsca na dzisiejsze forum, Urzędowi Miasta Sanoka za wsparcie logistyczne, organizacyjne. No i oczywiście także miastu Lesko i miastu Ustrzyki za wsparcie, wszystkim za przybycie, samorządowcom, przedstawicielom wszystkich instytucji, które u nas były. Tak, mediom bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkim prelegentom, którzy tu występowali, tak oczywiście społecznie. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w tą ideę, aby lot wzbił się wysoko i te Bieszczady nasze wreszcie spiął i pomógł w promocji i realizacji odpowiedniej strategii dla Bieszczadów.